Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy testować nowości z Haan. Jest upał za oknem, jest gorąco, także dzisiaj makijaż będzie bardzo delikatny, bardzo neutralny i dostałam właśnie trochę nowości do przetestowania, dlatego pomyślałam, że to będzie świetny czas, żeby Wam te rzeczy pokazać. Jeżeli lubicie filmy z testami, zostawcie mi kciuki do góry, zostawcie mi ślad po sobie w komentarzu i koniecznie, koniecznie zostawcie mi subskrypcję. Bardzo się cieszę, że te subskrypcje cały czas rosną. Także czekajcie, zepnę włosy. W ogóle dzisiaj ich jeszcze nie ogarnęłam, jestem rozczuchrana jak czarownica. Także spinam się w kokona, żeby trochę odsłonić tu szyję, bo jest upał, upał. Mam też mrożoną kawkę, także wasze zdrowie. No i lecimy. Pierwszą nowością, która mnie bardzo zainteresowała, jest CC Cream. I tak wygląda CC Cream od Haan. To jest opakowanie. Dostałam cztery kolory, więc wam pokażę tutaj. To jest Correcting Cream. Zobaczmy sobie, jak wyglądają te kolory. Mamy tutaj tak. Lekki kryjący krem z CC dla delikatnej skóry. Bogata formuła łączy funkcję podkładu, korektora, kremu nawilżającego i serum odżywczego. Świetnie kryje niedoskonałości, ujednolica koloryt, wygładza, poprawia kondycję, zawiera aktywne nawilżacze, kwas hialuronowy, wyciąg ze śluzu ślimaka, ujednolający kolagen oraz odżywcze naturalne oleje arganowy, babasu, marula i makadamia. Biotyna, niacyna, witamina E. Promienny wygląd skóry, kompleks soli mineralnych Physio Genel oraz mikrobiomu Eco Skin. Wzmacnia naturalną barierę ochrony skóry. SPF, mineralny SPF 40, chroni przed słońcem. Super. I czy my mamy tu jakieś kolory? Bo tak, tak, mamy kolory. Najpierw kolor light i wszystkie wam pokażę. Chyba źle otworzyłam. Tak, otwieramy tak jak te z It Cosmetics. 20 minutes later. No dawaj. Bardzo jasne. Bardzo jasne, zaraz rozsmaruję. Teraz mamy tak, kolor Natural 02. Tu jest obok niego Natural. Ładny kolor, taki beżowy. Trójeczka, medium. Dużo się nie różni od dwójki, zobaczcie. Taka jest troszeczkę bardziej opalona trójka. Dzisiaj chyba sobie trójkę użyję, bo trochę mnie wczoraj słońce złapało na działce. I czwórka jest tan, czyli opalenizna. I mam tu czwórkę. I teraz robię moje ulubiona część, czyli rozsmarowanie czterech kolorów. Bardzo ładne. Myślę, że i dwójka, i trójka będą mi pasować. Czwórka faktycznie opalona, a jedynka faktycznie blada. No i teraz pytanie, czy nie będzie nam ciemniało na skórze. To się okaże, jak nałożę. Także zostawiam tutaj te swatche chwilę. No i tak patrzę właśnie na te kolory. Nałożę trójkę. Konsystencja nie jest lejąca, jest bardziej zbita, zwarta. I pachnie zupełnie jak ten z It Cosmetics. Zupełnie. Wow, jakie krycie. Zapach jest taki lekko ziołowy. W ogóle nie wiem, dlaczego zaczęłam od tej strony, bo zawsze od tej i teraz mi dziwnie tak tutaj nie przekręcać. No i fajnie, że ma SPF. Mówcie co chcecie, ale ten SPF w kremach BB czy CC jest naprawdę spoko, że jest dodany. Bo ja w ogóle mam filtr pod spodem. Mam ten krem z Fenty z filtrem pod spodem. Nałożyłam go dzisiaj. To dodatkowo daje tą ochronę. W ogóle makijaż jeszcze daje taką dodatkową warstwę ochronną na skórze przed światem zewnętrznym. No, ten kolor trzeci jest bardzo dobry i zobaczcie, jak pięknie wyrównał mi koloryt. Widzicie różnicę? Pory zakamuflowane, jakieś niedoskonałości drobne. Tutaj też nie nałożyłam korektora, tylko nałożyłam go na całą twarz. I czuję taką miękko wypielęgnowaną buzię. Troszkę się lepi, nie zastyk jeszcze, więc myślę, że trzeba będzie go upudrować. Zapach może być drażniący dla niektórych, ale tak jak mówię, It Cosmetics pachnie bardzo podobnie. Także bardzo mi się podoba, jak wygląda na skórze. Nakładam na drugą stronę. Użyjcie mniej niż wam się wydaje. Bo ja używam za dużo, tylko nakładam złą ręką, dlatego mi się tak dziwnie. Bardzo ładnie skóra wygląda, świetliście, bardzo mi się podoba. Czy pociemniał? Tu macie świeży, tu macie ten, który już jest tutaj na ręku trochę. Odrobinę, ale nie jakoś dużo, nie widzę dużej różnicy. Idę to zmyć i już do was wracam. Bardzo dobrze wygląda, bardzo mi się podoba, jak wygląda na skórze. Jestem na tak. Jestem na tak, wezmę sobie teraz Bamboo Fixer z Reversa. Puder bambusowy i utrwalę sobie makijaż, bo wiadomo, że dzisiaj wam nie zrobię takiego testu na wytrzymałość, bo jest tak gorąco, że to po prostu nie ma sensu. Pewnie i tak sobie zmyję makijaż, jak wyjdę z pracy, ale na pierwszy rzut oka jest naprawdę w porządku. No dobra, kolejne nowości z Haan to są takie paletki. Wyglądają fajnie. Róże, bronzer z rozświetlaczem i takie rozświetlające róże. Wygląda spoko. Tak, Rosy Duo. To wszystko się nazywa Rosy Duo. Glow and Satin Blush. Wszystko to jest róż. Czyli to też jest róż. A będzie można to użyć jako bronzer? Bo taki jest, słuchajcie, ciemny. Czyli to wszystko jest róż. Takie zestawy, fajne. Użyję najpierw tego zestawu. To jest kolor Dreamy.
I tutaj mam takie coś a la bronzer, taki różobronzer. Myślę, że będzie fajny dla mnie właśnie tutaj. Tak, taki... Wiecie, z czym mi się kojarzy ten kolor? Z kolorem Dallas z Benefitu. Czyli taki brąz z odrobiną różu, czyli taki fajny na lato, bo on wygląda jak opalona skóra. Bo tak naprawdę się opalamy, no nie na złoto, tylko tak spod tonem czerwieni często. Czyli taki różobronzer to jest dla mnie. No, bardzo fajnie wygląda. Spokojnie możecie jako bronzer nakładać. I teraz wybiorę sobie jakiś ładny odcień na policzki. I wybiorę sobie kolor Pretty jako róż. Jako róż dla mnie. Biorę ten matowy. I nakładam tu wyżej. Ma delikatny pudrowy zapach, ładny. Tu nakładam. I rozświetlacz wezmę sobie może z Duo Romantic. Rozświetlacz, ten jest taki, widzicie, bardziej zgaszony. Bardzo fajne te zestawy. Coś ciekawego w końcu w drogerii. Wpada w róż. No, harma, świetne rozświetlacze. Bardzo fajne. Bardzo fajny rozświetlacz. Super, wszystko mi się podoba. I z zestawu Pretty wezmę sobie ten rozświetlający kolor i nałożę go bezpośrednio na oczy, bo nie mam dzisiaj żadnego cienia, więc myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Również jako cień. Też ładnie rozświetla. I jeszcze kolor Glamour, wezmę sobie ten złoty rozświetlacz stąd. Fajne są, powiem wam, że niby róża, ale tak naprawdę różobronzery i rozświetlacze, dużo fajnych kolorów, więc możecie sobie iść do drogerii, wybrać swój idealny. Świetna jakość, jestem bardzo zadowolona. Nowy tusz, Billionaire Inspire Mascara. Tak wygląda, trochę mi przypomina ten tusz z L'Oreal'a, jeżeli chodzi i opakowanie, i o szczoteczkę, jest silikonowa. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Wiecie, że nie przepadam za silikonowymi szczoteczkami. Podkręcam i maluję. Efekt przy jednej warstwie, bardzo naturalny. Zobaczmy dalej. W ogóle nie zlepia rzęs. Ale to już, słuchajcie, po co, już mi gorąco. Już płynę, boli. W ogóle nie zlepia rzęs, takie pierzaste się te rzęsy robią, widzicie to? Takie romantyczne. Natomiast wiecie, że ja lubię efekt takich bardziej sklejonych rzęs. Także ten efekt jest bardzo delikatny. No, spoko, podoba mi się, ale wiecie, wolałabym coś mocniejszego, pogrubiającego, natomiast jest w porządku. Dołożę jeszcze trochę tego tuszu, bo nie jestem do końca zadowolona z efektu i chcę mieć większe rzęsy. Oj, dopiero teraz jak dołożyłam na suche, tak, dopiero teraz mi się efekt. No i super, może być. I na koniec absolutny hit, który znajdziecie, jeżeli jest jeszcze nasz box dostępny, to ten produkt jest dostępny w naszym boxie. Lamination Gel z H&M to jest hit. Hit, możecie go brać w ciemno. Przyrzekam wam, bierzcie go w ciemno. Kupujcie w naszym boxie, bo się bardzo opłaca. Macie dużo fajnych kosmetyków w naszym boxie pielęgnacyjnych, plus ten żel, plus biżuterię. Także już wam pokazuję z bliska, jak to cudo działa. Mini szczoteczka, takie opakowanie, żebyście wiedzieli. O. Mini szczotka, którą wyczesujemy... Powiedziałam do rzęs czy do brwi? Do brwi mi chodziło. Wyczesujemy do góry i szczoteczka jest fajna, jest malutka. Ja na przykład lubię ten z NYXa, ale ten z NYXa tak się brzydko brudzi, robi się taki gęsty. I trzeba go zdecydowanie więcej nałożyć, ten pięknie skleja włoski. Jeżeli go nałożycie na skórę bez żadnych kosmetyków, bez korektora, cienia i tak dalej pod spodem, to nie będziecie mieć takich białych pasków. Jeżeli tak jak ja nakładacie na umalowaną skórę, no to czasem trzeba zdjąć palcem właśnie te białe fragmenty, ale pięknie czeszę te brwi. Ja ostatnio w ogóle nie używam nawet kredki do brwi, bo mam wyczesane swoje tak ładnie. Boski produkt. Ja mam świetna robota, w ogóle dobre kosmetyki. Wszystko, co dzisiaj użyłam, jest spoko. Naprawdę uważam, że marka, mimo że drogeryjna, to jakościowo super. No i cały makijaż, kochani. Teraz jeszcze coś nałożę na usta, ale mam nadzieję, że ten test nowości z H&M wam się podobał. Bardzo fajne rzeczy. Brawo H&M za te duety do policzków, za krem CC. Pięknie wygląda, brwi, rzęsy, jestem bardzo zadowolona, także jeżeli test wam się podobał, dajcie mi kciuki do góry. Ja wszystkie rzeczy dostałam od H&M w PR, w paczce PR, nie jest to film sponsorowany, gdyby był, to pamiętajcie, że zawsze oznaczam. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym teściku kosmetycznym. Buziaki, kochani, trzymajcie się.